Witajcie na kanale Ma i Gra. Z tej strony Tata. A w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie kolejny prezent, który dostałem od Mikołaja, czyli duży Pikachu EGX Collection Box. Special Collection Box. Mamy w nim dwie GX karty Full Art. Pierwszy to jest ten oto Pikachu, myślę, że dobrze pokazuje, a drugi to jest ten przeepicki Eevee. Ten Eevee to jest praktycznie główny powód, dla którego warto zaopatrzyć się w tego boxa. Mega mi się podoba. Mamy dodatkowo też dwie mniejsze holokarty, również Pikachu i Eevee, i jak widzicie, Pikachu GX Oversized kartę. A w samym zestawie znajdują się jeszcze Unified Minds, jedna paczka, dwa razy Cosmic Eclipse i tu jest chyba Steam Siege. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to jest taka paczucha. Dobra, otwórzmy to szybko. Tak to się prezentuje po wypakowaniu z kartonika. Wyjmijmy to, kurde, nie jest tak łatwo, wiecie? O, o, jednak jest łatwo. To jest nasza promo oversized karta. Całkiem ładnie wygląda. Wciąż nie mam konkretnego albumu, żeby przechowywać te karty. Niestety niszczą mi się w schowku. Dalej mamy cztery paczki Unified Minds, Cosmic i niestety Steam Siege. Steam Siege jest bardzo mały, popularny. Bardzo kiepski zestaw. Kod, jak już opowiadałem w innym odcinku, na później dla wybrańca. A tutaj nasze cztery karty promocyjne. O, można to wyjąć w elegancki sposób. No. No ej, co jest? A jednak nie można ich wyjąć w elegancki sposób, ale kiepsko. Ta jedna karta. Druga. Trzecia i... A, mi się trochę powyginały. Zobaczmy z bliska. Pierwszy to będzie Eevee. O, tak muszę to pokazywać. Bardzo ładne. W tle mamy Rhyhorny, Tyroga i Chatota. Dalej mamy epickiego Full Art Eevee. Szkoda, że krzywo wycięty. Ten margines z lewej strony jest gigantyczny. Ale sama karta bardzo ładna. Bardzo mi się podoba. Idziesz tu. Dalej mamy Pikachu. Taki sam jak Oversized. I zwykły Pikachu, holograficzny, razem z Donphanem i Hopipem. Chyba nikogo więcej nie ma, nie? Donphan niesie jakiś kawałek drewna. Pikachu mu rozkazuje. To poukładamy w ten sposób. To zabierzmy. I otwórzmy te cztery paczki. Poczynając od Steam Siege. Ja to jednak nie potrafię tych paczek otwierać, wiecie? Naprawdę nie umiem. Dobra. Kod. Biały kod, trochę lipa. Kod chowamy. Raz, dwa. Oj, kamerę uderzyłem. Dobra, zobaczmy, co mam w tej paczce. Steam Siege'owej paczce. Ambipom. Pokémon Ranger. The Rayblim. I Yanma, Mankey, Mantine, Sneasel, Hopip, Fletchling i Mega Gardevoir EX i jest to chyba karta Full Art. Bardzo dobry drop. Bardzo ładna karta. I czy mi się wydaje, czy to jest Shiny? Nie jestem pewien. Shiny jest czarna, nie Shiny jest biała. A ta Gardevoir wygląda na taką ciemniejszą. To tak, z tej paczki mamy to i to. Dalej, Unified Minds. Hmm.
Próbuję nie pokazywać tych kodów, żeby było dla najlepszych, ale z drugiej strony nie chcę też sugerować koloru, ponieważ biały kolor to jest karta holograficzna lub lepiej, a zielony kolor to jest praktycznie nic. Dobra, zwykłe komony. Jan ma. Meditite jest naszym reversem. I ostatnią kartą jest holograficzny Chandelure. Wow. I tyle z naszego Chandelura. Światło muszę poprawić. O, tak jest lepiej, nie? Cyk, bardzo ładnie. Czyli dwa białe kody. No to pewnie w tych paczkach już nic nie trafimy ciekawego. Cosmic Eclipse, najnowszy dodatek. Raz, dwa, trzy. I lecimy. Florion, Roller Skater, Clefairy, Chinchu, Cosmog, Pancham, Drillbur, Tangela. O, Piplup, Secret Rare. Fantastycznie, nie miałem tej karty. No to jednak coś mamy. To jednak dobry box. I zwykły, nieholograficzny Raichu. Zbierzmy te śmieci. Znaczy nie śmieci, no nie wolno tak mówić. To są bardzo dobre karty. Tylko nie tego szukamy. I ostatnia paka. Blastoise i Piplup. Z reguły największe szczęście mam właśnie do paczek z Blastoise'em i Piplupem, więc jakbyśmy tutaj trafili jeszcze kolejny biały kot, to byłbym naprawdę w szoku. A, widzieliście, zielony. Raz, dwa, trzy. I lecimy. Tangrowth, Lilyful Force, Clay, Ralts, Sandygast, Sfil, Cottony, Rowlet, Rockruff jest naszym reversem i ostatnią kartą jest Kyogre. Zabierzmy te rzeczy i zróbmy krótkie podsumowanko. Tak więc w dzisiejszym odcinku trafiliśmy dwie karty promocyjne Pikachu i Eevee. Są to zwykłe holograficzne karty. Dalej dwie karty promocyjne, również Pikachu i Eevee, z naciskiem na tego Eevee, bo jest to fantastyczny art wykonany przez, przepiszmy sobie, chyba się nie dowiem, Q-Royce, jakoś tak, sam nie dowidzę, ale bardzo ładne full art karty. Dalej trafiliśmy Secret Rare z Cosmic Eclipse'a, jest to Piplup z trenerką Dawn. No i najlepsza karta dzisiaj jest to Mega Gardevoir EX i jest to full art, więc bardzo dobry drop. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, zwłaszcza, że teraz za trafienie liczby cięć w tym nagraniu dostajecie kody z tego odcinka. Wszystkie kody odłożyłem dla jednej osoby, tej, która dokładnie ogląda to, co tu się dzieje. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia. Cześć!